teraz cieszący się niezmiennym zainteresowaniem program autorski Czesława Olejnika. W tym tygodniu dalej będziemy spacerować po przedwojennej ulicy 5 stycznia. Jednak zanim zaproszę Państwa na ten program, chciałabym złożyć niezwykle serdeczne życzenia. Panie Czesławie, z okazji 80. urodzin w imieniu redakcji Studia Karat oraz telewidzów, którzy od kilkunastu lat spacerują z Panem po zakątkach w Olsztyna, życzę Panu dużo zdrowia, jeszcze większej satysfakcji z odkrywania zagadek historii, a my będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli nadal będzie Pan je odkrywał razem z nami. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy ponownie na ulicy 5 stycznia. Za mną jest budynek numer 13 i o nim chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. On już był wybudowany pod koniec wieku XIX, przed I wojną światową. Był to Lok Hotel. Państwo zobaczycie za chwilę na zbliżeniu zdjęcie tego właśnie budynku sprzed I wojny światowej. W podwórzu była stajnia dla koni, dla tych podróżujących, którzy własnymi pojazdami odbywali podróż, czy to służbowo, czy też w celach rodzinnych, odwiedzin albo towarzyskich. A więc był to hotel, była restauracja, oczywiście pokoje gościnne były, no a tam z tyłu była stajnia. Właścicielem był wówczas Heinrich Cyryl, ale on sprzedał i następny właściciel, Renner Emil, rzeźnik, już nabył przed I wojną światową. To potem w 1928 roku przebudował ten dom z hotelu na budynek mieszkalny. W okresie międzywojennym na parterze było zawsze rzeźnictwo, a warsztat był w podwórzu. Najpierw miał tam pan Duber, a później z Grodziska Bekoniarnia. Tak się nazywało to firma, a więc te wielkie zakłady mięsne, które jeszcze pamiętamy z Grodziska, one były już przed wojną, oczywiście nie takie wielkie, i filia tego właśnie tu się znajdowała. No bekony, bekony szły na eksport, więc stąd Bekoniarnia. Tutaj też pan Franciszek Masztalerz miał swój warsztat kotlarsko-instalatorski, o czym ogłaszał się w 1929 roku w miejscowej lokalnej prasie. Potem pani Antonina Skotniska posiadała sklep obuwiem i robami skórzanymi. Pan Ludwik Kapsz, wyrób kufrów i walizek w 1939 roku. Kufrów, kufry to były takie większe, solidne, przeważnie z drzewa, czasem i listwami metalowymi wzmocniane. No, służyły do transportu na większe odległości. Po II wojnie światowej przejęła to tutaj Powiatowa Powszechna Spółdzielnia Spożywcza, PSS Jedność. W sklepie zawsze przez pewien czas pan Olszewski sprzedawał i pan Marian Świszcz, a potem pan Bocer z żoną. Siostra pana Bocera, Pelagia, była księgową w Wydziale Oświaty i Wychowania, a później, gdy kierował powiatową prezydium Powiatowej Rady Narodowej pan Jarosław Pawliski, to ją przesunął na stanowisko głównego księgowego całego prezydium, czyli starostwa.
w warsztacie, tam z tyłu, była zawsze to rzeźnia. Warsztat rzeźnicki. Pracował tutaj przez długie czasy Leon Adler, no syn tego Adlera, o którym już mówiliśmy kiedyś i będziemy jeszcze wspominać. A kierownikiem tej masarni był pan Józef Kaczmarek. Numer 14 to budynek szkoły, własność gminy ewangelickiej, wybudowany równocześnie z kościołem, a więc w 1835 roku. Szkoła katolicka znajdowała się w tym czasie przy ulicy Roberta Kocha w Białej Górze, a później na placu cesarza Wilhelma, czyli dzisiejszy plac Kościuszki. To była szkoła dla małej ilości dzieci, bo przecież wiadomo, tych klas tutaj nie było dużo. Po II wojnie światowej, gdy już przejmowaliśmy nie tylko władzę, ale i szkolnictwo, to tutaj znajdowały się pomieszczenia dla klas najmłodszych. Starsze klasy były początkowo w tej szkole przy placu Kościuszki, a później w 1934 roku, gdy była reforma szkolna, i również podzielono wtedy szkoły. Szkoła numer 2, tam były dziewczynki, szkoła numer 1, to byli chłopcy. Kierownikiem tej szkoły numer 1 był pan Antoni Sturny, ale tu w tej szkole w godzinach popołudniowych od 16 odbywały się lekcje dla młodzieży uczącej się rzemiosła czy kupiectwa. Była to zasadnicza szkoła dokształcająca. Tak jak mówiłem, 4 razy w tygodniu po parę godzin od 16 godzin począwszy mieli przedmioty teoretyczne, ogólnokształcące i zawodowe, takie jak rachunkowość, obliczanie kosztów, materiałoznawstwo. W czasie okupacji szkoła ta została przez Niemców uruchomiona dla polskich dzieci. Wymogi, jakie stawiano, były niewielkie. Według orzeczeń, o czym już wspominałem, Himmlera, wystarczy, że będą umieli liczyć do 1000 i że będą rozumieli, co im rozkazuje Niemiec. A więc ta nauka była krótka, 2-3 lata. Siły nauczycielskie były niekwalifikowane. To były przeważnie proste dziewczyny, które nie miały pojęcia o dydaktyce, pedagogice, o nauczaniu, ale stosowano powszechnie bicie. I te dziewczyny młode bardzo często właśnie biły polskie dzieci, o czym znacznymi tymi uczniami nieraz rozmawiałem i mi to powtarzali. Uczyli się, jak mówiłem, krótko. Potem od 12 albo 14 lat najpóźniej już kierowani byli, te dzieci były polskie kierowane do pracy. Przymus pracy był. Trzeba było się zgłosić do Arbeitsamtu, no i wtedy zostało się skierowanym do pracy. No czasem było się gońcem, jak tutaj mój kolega Kaziu Nowak, mieszkający na osiedlu, ale czasem było się też uczniem, ale bez możliwości potem składania egzaminu trzyletniczego. Dalej, można było być skierowany do pracy na roli. I ci nastoletni chłopcy byli parobkami. Dziewczęta musiały zajmować się obrządkiem z żywego inwentarza. A więc
były to przykre wspomnienia z czasów okupacji. Minęła okupacja, 45 rok, po wojnie zaraz tu jest organizowana zasadnicza szkoła metalowa. To tu odbywają się pierwsze zapisy dla uczniów uczących się właśnie rzemiosła. Na dole były warsztaty. To aż dzisiaj trochę wygląda to śmiesznie. Stół rzeźniczy, a imadła, szpilniki, piłki to majstrowie, którzy zamykali albo woleli pracować tu w szkole, przynosili własne. Dopiero później nastąpiła rozbudowa warsztatów przy ulicy Rzecznej. Tam tak zwana Kasijonka Łąka, teren podmokły, był nawożony śmieciami. Potem, gdy to nastąpiło już utwardzenie, to skarpiska przywieziono najpierw dwa baraki, później więcej, potem podmurowano te baraki, a wreszcie murowano i pobudowano nowe pawilony. No, pracowali tutaj tacy ludzie, jak są wam znani i mnie. Zygfryd Kucner był dyrektorem tej szkoły, pan Lisiecki, pan Malkiewicz, Polkowski był kierownikiem. I to za jego czasów największe nastąpiła rozbudowa tych warsztatów. Pan Kubicki był pierwszym kierownikiem. Później, po wybudowaniu nowej szkoły przy ulicy Kusocińskiego, to ten budynek przeznaczono na szkołę specjalną. No, najpierw były klasy specjalne, organizował to były inspektor, w tym czasie już na emeryturze, Józef Borkowski. Po nim kierownikiem, a później dyrektorem, był również wam tutaj znany pan Krawczyk Edziu, tu mieszkający na osiedlu. No i teraz ostatnio wielka rozbudowa za czasu pana Kaźmierczaka. To jest zespół już szkół specjalnych. Tu się świadczy różne usługi, pomocy, rehabilitacja. No i ja kiedyś, gdy przyszła pewna pani do mnie, to jej zaproponowałem, by napisała pracę magisterską tu, o tej szkole. Jest więc to szkoła, która ma pracę magisterską na jej. A było o czym pisać, bo jest mocno rozbudowana, w czym no rzeczywiście jest duża zasługa władz, ale przede wszystkim pana Kaźmierczaka, dyrektora. No i oczywiście w tej szkole tutaj Hania Pierzchalska, Małgorzata Jobka Razynek, też wam znany z różnych spotkań. Przy okazji je pozdrawiam. I to one tutaj pracowały aż do czasu przejścia na emeryturę. 5 stycznia 1919 roku, kiedy toczył się bój o wyzwolenie Wolsztyna, no, z pomocą przyszli powstańcy z sąsiednich powiatów i tak tutaj z Kościana, powiatu skościańskiego, przybyły też dwie kompanie powstańców. I tutaj zginął jedyny w walce o wyzwolenie, jedyny powstaniec, Antoni Przybylski z Jurkowa, z powiatu kościańskiego. Polaku, mój ojczyznę do ostatniej kropli krwi. Tak, nasz bohater Antoni Przybylski z Jurkowa, powiatu kościańskiego, tutaj za wolność Polski poległ dnia 5 stycznia 1919 roku. Tablicę tę ufundowało Wolsztyńskie Towarzystwo Powstańców i Wojaków. W 10. rocznicę powstania wielkopolskiego, to jest w roku 1929,
we wrześniu 1939 roku tablicę tę przechowała żona powstańca wielkopolskiego Wincentego Huberta, Maria z Kaczorów Hubertowa, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wschowskiej, numer 7 w Olsztynie, gdzie dzieci mieszkała do 1942 roku. Potem owinęła ją kocem i wsunęła w kąt poddasza, gdy kazano jej opuścić to mieszkanie i przeprowadzić się do domu numer 9 przy ulicy Nowotki. Zabrała tablicę z sobą i dalej trzymała ukryciu do końca okupacji. W lutym 1945 roku wydobyła z ukrycia i oddała w zarządzie miejskim panu Józefowi Bednarkowi. Po odnowieniu tablicy umieszczono znowu na ścianie budynku szkoły numer 4. Właściwie to już teraz jest zespół szkół specjalnych. To jeden pan został zabity z powstańców. Właściwie nie wiadomo, kto go zastrzelił. Były podejrzenia, że sam pastor. Ponieważ z tych stron właśnie padł ten jeden strzał, no i jedna ofiara. Czas na zdobie końca. Żegna się z Państwem i do następnego spotkania. Do widzenia.